Patreon stworzyliśmy bazę, którą będziemy rozbudowywać. Odepnę odkurzacz. Jak widzieliście, baza składa się z kilku niepotrzebnych już płyt, a w skład bazy wchodzą takie części jak 3 uchwyty, czyli 2, które łapią z tyłu, a ten, który klinuje. Na szlifierce jest to miejsce tutaj, tutaj oraz tu. W tym miejscu, dokładnie tutaj, wyszlifowałem na kształt papieru. Ponieważ w każdym miejscu jest dosyć blisko do papieru, ale zarazem na tyle daleko, że nic się nie stanie z papierem. To jest oczywiście baza, którą możemy potem przerabiać i zmieniać. Założone. We'll be right back.
Dobra, więc jestem. Pora podsumować siekierę. Widzicie tutaj duży bałagan w tle, ale to nie od siekiery, to od innej pracy. Przechodząc do siekiery. Po pierwsze, wyszło według mnie cudownie. Malutka siekiera. Idealnie się mieści w ręce. No i świetnie się nią tak przeskakuje w trakcie pracy. Widzicie, tu i tutaj gwoździa. Wiem, pewnie myślicie, że to jest lenistwo czy co innego, a ja specjalnie tą gwoździa zostawiłem, żeby upamiętnić fakt, że to jest po prostu kawałek buka z odzysku, w którym były gwoździe, mogłem wyciągnąć, ale postanowiłem zostawię i go wyeksponuję. Po drugie, ta część tutaj, czyli gdzie wysadzam styl od siekiery i są kliny wbite, jest według mnie dosyć specyficzny, dlatego że tutaj jest kilka tych klinów, różnie te kliny powychodziły, więc nie jest to takie piękne, ładne, ale jest skuteczne i to bardzo skuteczne, bo jak wbijałem te wszystkie kliny, wydawało mi się, że za chwilę szczeli mi samochód. Kolejna rzecz to kształt siekiery. Kilka osób mi mówiło, że to jest zbyt taki falisty kształt. Mi się osobiście podoba, zresztą chciałem zrobić taką siekierę zakręconą. Zresztą podobno znalazłem na internecie, od której to odgapiłem. Jest to stara siekiera, jak widzieliście, jest sygnowana, co pokazywałem dwa razy. Chciałbym, żebyście na dole napisali coś o tej firmie, bo ja nie mam bladego pojęcia, co to za firma i co to za logo i jaka jest w ogóle historia tej firmy, a jestem tego dosyć ciekawy. Siekiera kupiona za 8 zł, samochód, a ta sygnatura oznacza, że to nie jest byle zabawka, tylko że to jest naprawdę profesjonalny sprzęt, wykuty przez prawdziwego kowala, fachowca, który właśnie tutaj się oznaczył. Są tutaj dwie warstwy oleju, jedna warstwa farby, sprayu. Obawiam się, że ta farba być może będzie się łuszczyć i ścierać, co już nawet widzę podczas pracy. A, i oczywiście siekierę podostrzyłem. No i co, pora pokazać. Wezmę nawet ten kawałek buka, z którego została zrobiona. We'll be right back.
Witajcie. Dzisiaj zaczniemy coś zupełnie nowego. Postanowiłem stworzyć poradnik, w którym będę odpowiadał na różne ciekawe pytania związane z tematyką m.in. drewna. Skąd ten pomysł? Ten pomysł dał mi struk, z którym miałem problem. Szukałem odpowiedzi w internecie, jak sobie z tym problemem poradzić i żadnej odpowiedzi nie było. I sam z własnego doświadczenia wiem, że napotykam problemy, z którymi nie jestem w stanie sobie sam poradzić. Wiem również, że wielu z Was też posiada pewne problemy, więc postanowiłem otworzyć skrzynkę mailową, na którą będę Wasze problemy przyjmował. Potem te problemy będę nagrywał, będę zadawał je szerszej publiczności, ponieważ wiecie, że kilka osób mnie już ogląda. Na dole w komentarzach proszę osoby, które znają się w danej tematyce o odpowiedź i ja będę te wszystkie pomysły i odpowiedzi zbierał i potem Wam przekazywał w formie odpowiedzi na konkretne pytania. Ten pomysł jest o tyle dobry, że Wy nie jesteście w stanie zadać pytanie 500 osobom, a ja już jestem. Częstotliwość tego cyklu będzie zależała od tego, jak Wy, czyli osoby szukające odpowiedzi na pytanie, będziecie to pytanie mi zadawać i od tego, jak eksperci, czyli również Wy, będziecie na to pytanie odpowiadać. Więc dzisiaj zaczniemy od pytania o struganie. Mój problem polega na tym, że jak mam jakiś materiał, w tym wypadku jest taka oto listewka, widzimy, że ona jest w miarę równa. Jedynie co to trzeba odświeżyć powierzchnię. Ale podczas odświeżania tej powierzchni dzieje się coś dziwnego. Widzicie teraz stronę nieostruganą, a tutaj jest strona zaczęta, że tak to powiem. Nie jest dokończona, ale cały problem, ja już nawet widzę ten problem dokładnie i zaraz Wam go pokażę. Problem polega na tym, że ta deska nie jest równa. Strug mi łapie z początku, z końca, a na środku nic nie łapie. Najlepszym dowodem na to jest to. Na początku przylega, jak widzicie, a na końcu nie. Przez co dzieje się takie coś. Żeby Wam udowodnić, użyję poziomnicy. Widzicie, że jest idealnie równo? Teraz tą idealnie równą powierzchnię przestrugam i zobaczycie, co wyjdzie. Teraz użyjemy sobie poziomnicy i patrzcie, przykładam. I widać wszystko jak na dłoni. I dlaczego tak się dzieje? I dlaczego tak się dzieje? To jest właśnie pytanie, które Wam zadaję. Witam Was, dzisiaj odpowiem na zadane pytanie. Ostatnie pytanie w skrócie brzmiało, dlaczego ten strug, który powinien strugać prosto, tak nie struga? Całe pytanie znajdziecie w linku w opisie tam na dole, a ja Was zapraszam do zadawania kolejnych pytań na adres, który się właśnie wyświetla. Odpowiedzi na pytanie było bardzo dużo, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Wszystko oczywiście
skrupulatnie i profesjonalnie zapisałem. I tak jak wspomniał pewien Paweł, który zostawił bardzo długi komentarz, pytanie, które zadałem, było bardzo proste, ale zarazem bardzo skomplikowane i bardzo złożone. Jak sami za chwilę zobaczycie, odpowiedzi jest tysiące i mimo tego tysiąca odpowiedzi nadal nie jestem w stanie powiedzieć konkretnie, co z tym strugiem jest nie tak. Tutaj odpowiem na pytanie Pawła, o którym już wspomniałem, odnośnie testu na płaskim blacie. To, co wy widzieliście na filmie, to nie był test na takim oto płaskim blacie, jak tutaj mam. Było konkretnie tak, że ja miałem pewną długą deskę, chciałem ją przestrugać, położyłem ją właśnie na tym równym blacie. Powiem wam więcej, jedna strona była już kiedyś przestrugana, więc położyłem płaską stroną na płaskim blacie i strugałem tą część, która również była, powiedzmy sobie, równa, ale była taka chropowata, brzydka, chciałem ją odświeżyć po prostu. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie, mój widzu szanowny. I tak. Oskarżenia odnośnie tego struga były z różnych stron. Być może to jest właśnie ten napis winny, czyli po prostu Parkside. Jak wiecie, ja trochę narzędzi z Lidla mam, z Biedronki też coś mam, ale gdzie porównywać wkrętarkę, która tylko za zadanie ma się kręcić z odpowiednią siłą, zwłaszcza taka sieciówka, która nie ma problemu z akumulatorem, ale strug już jest bardzo precyzyjnym narzędziem. I tutaj wymagana jest precyzja, ale ten smaczek, ta najbardziej apetyczna i soczysta odpowiedź padnie dopiero na sam koniec. Na razie powiem wam tylko o tych spekulacjach i waszych pomysłach, które mi dawaliście, na przykład sam wał. Dwa noże i pytanie pierwsze. Czy one są ostre? Niestety nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, ponieważ nie wiem, co to znaczy ostry nóż struga elektrycznego. Ja wiem, czym jest ostry nóż struga zwykłego, ręcznego. Wiem, co to jest ostre dłuto. Wiem, czym jest ostry nóż. Ale czym jest ostry nóż struga elektrycznego, nie wiem. Różni się od zwykłego struga tym, że tutaj mamy po prostu obroty, siłę i uderzenia. Wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, gdy mam tępy teoretycznie nóż, tępe ostrze, a w praktyce nie. Zobaczcie sobie najlepiej na tarcze spiekowe. Jak ich dotkniecie, są tępe jak nie wiadomo co. Ale jak już uruchomimy, to tnie jak nie wiadomo co. Więc nie wiem, co to znaczy ostry nóż struga elektrycznego. Kolejna rzecz, i to jest być może mój błąd, i powiem nawet więcej, to być może jest cały klucz tego mojego błędu. Oglądałem wiele filmów o tych strugach. Ludzie zazwyczaj byli zadowoleni z nich, ale pewien człowiek odkrył, że jedna z tych śrub mocujących była po prostu poluzowana. To był oczywiście Polak. Link do jego filmu, o ile go znajdę na YouTubie, dam w opisie. Ale to właśnie oznacza mój błąd. Nie posprawdzałem, nie podokręcałem. I w tym może być cała istota. Kolejna rzecz, o której tutaj mam napisane, to jest wymiana noży. Pewien człowiek wymienił noże, pewien mój widz, ale to za dużo nie dało. Dał chwilowy efekt, ale po chwili było tak samo. Więc podsumujmy, co mamy odnośnie noży. Mogą być tępe, mogą być źle ustawione, mogą być poluzowane, potrzebują regulacji albo nawet wymiany. Ale jak wiemy, to nie zawsze pomaga. Kolejna rzecz, o której mi tutaj pisaliście. Deska, która się nagina, ale tutaj już mówiłem, w teście deska się faktycznie naginała, ale wcześniej, poza kamerą, gdzie ja odkryłem cały problem, była na równym stole, gdzie nie było problemu, ale bardzo wam gratuluję za to, że zauważyliście to, że długa deska może się nam uginać, gdy chwycę wimadło. Daliście mi nawet podpowiedź, chociaż w sumie tak sobie myślę, że może tą podpowiedź wrzucę w szybką poradę, ale w skrócie wspomnę, jeżeli mam tutaj deskę i ona nam lata, to z tej strony trzeba podłożyć jakąś podpórkę i już nie będzie latał, ale jeszcze o tym zrobię specjalną szybką poradę.
jeszcze to mam o tym nacisku, co mówiliście, to też mi się nie wydaje, że to była prawda, że ja tego nie stosuję. Wydaje mi się, że to stosuję, ale może fachowe oko to wyczuliło. Wypatrzyło, znaczy się. Czyli jest struk, na początku naciskamy z przodu. Wjeżdżam na środek, naciskamy całą powierzchnię struga. Gdy wyjeżdżam, trzymamy tylko w tył, a gdy już nóż opuści naszą deskę, to unosimy struk do góry i go usuwamy. Kolejna rzecz, to jest bolączka mojego warsztatu, jak dobrze wiecie, mimo tego, że mam nieco większy, to i tak nadal jest malutki i zmieści się tylko taka zabawka. Nie zmieści mi się wyrówniarka tutaj, a do takich dużych desek, do tego co ja chcę robić, potrzebny jest albo duży struk, albo prawdziwa wyrówniarka. Wiadomo, taki struk jest używany w sytuacji, gdy mamy na przykład ogromną deskę, której nie jesteśmy dać na wyrówniarkę, albo gdy mamy na przykład jakiś wręk do zrobienia, albo tak ewentualnie, jak już na przykład jest taka konieczność typu na dachu już przykręciliśmy deskę i tak dalej, a okazuje się, że coś nie pasuje i tak przejechać minimalnie. Ale generalnie do tego, co ja chcę używać, to potrzebna byłaby deska taka prawdziwa. Wyrówniarka. Kolejna rzecz, którą już widziałem kiedyś na Domi Drewno, na grupie facebookowej i widzę, że u mnie to też się pojawiło. Napisałem to również w komentarzu i ktoś powiedział, że na pewno to jest wina tego i teraz właśnie przyszła pora na ten soczysty smaczek. Tutaj mamy przednią stopę. Tu mamy nóż. A tu mamy stopę tylnią. No faktycznie, trochę gruby ten zbiór narysowałem, ale niech będzie. Deska jedzie, jedzie, jedzie. Została zestrugana przez nóż tyle i wjeżdżam na stopę, a stopa jest tutaj. I wniosek jest teraz taki, że jak tu jest stopa, a tu jest materiał, to wszystko nam skoczy. Przez co już nie będzie strugało nam po prostej w ten sposób, tylko po trójkącie. Mam nadzieję, że rozumiecie z tych moich dziwnych wywodów, ale rzecz jasna. Powiecie, udowodni. Patrzcie na to. Jest zero ustawione i jedziemy. Widzieliście? Moja równa deska jest przyłożona idealnie do przedniej krawędzi. I teraz zrobię tak. Słychać, że nie haczy. To oznacza, że mamy tu zero i tu zero. Słyszycie, haczy. Nie powinno tak być. Wydaje mi się, że już odpowiedź na to pytanie padła. Albo ponad więcej. Kilkanaście odpowiedzi. Żadna z tych kilkunastu odpowiedzi nie jest tą odpowiedzią konkretną. I tego się już chyba nie dowiemy, która z nich jest dobra. Bo może to ja źle naciskałem. Może to po prostu deska mi wariowała w imadle. A może to noże są złe. A może to któryś nóż się przekrzywił. A może po prostu to jest wada urządzenia, którą pokazałem wam na końcu. Żeby wam ukazać, jak dużo i jak różniące opinie są, to na koniec wam powiem słowa jednego z widzów, który powiedział, że po prostu tanie narzędzia z Lidla czy z Biedronki w precyzji nie mają dużo do gadania, ale powiem też słowa przeciwne. Człowieka, który powiedział, że najdroższe Bosche czy Festule nie są potrzebne, żeby równo wystrugać deskę. Więc tymi oto przeciwstawnymi argumentami się z wami żegnam. I na dole napiszcie mi, jaki struk powinienem kupić, żebym był zadowolony. I najlepiej napiszcie mi, jaki struk zastąpi mi wyrówniarkę. Więc zapraszam was do subskrypcji kanału, do polubienia, do skomentowania, do obejrzenia innych ciekawych filmów. A tych filmów jest ostatnio bardzo dużo, bo mam dość dużo czasu.
i zadawajcie mi pytania, bo bardzo chcę na nie odpowiedzieć, a na razie pustki. A widzę, że się Wam ta seria spodobała, więc do zobaczenia w kolejnym pytaniu i odpowiedzi.